Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 próbuję nowych rzeczy. Nie cieszę się, bo zajmujemy się chyba produkcją płatków zbożowych. No i faktycznie, no, na oko to ile tutaj rzeczy możemy produkować, ja wam to widzę, pokażę. Na przykład z biegazownią mamy kiszonkę, tam możemy dodać. Nie wiem, gdzie to się wysypuje, na przykład biegazownie MMW na przykład. To będę musiał zobaczyć na live jeszcze tam kogoś. No i z tego możemy wyprodukować jakiś kompost i tam coś jeszcze możemy wyprodukować, ale nie wiem co, wiadomo. No zobaczymy. Tak, w piekarni możemy, dwa rzeczy możemy wyprodukować. No, no mąkę nie wspominajmy. Bo mąka wygląda tak samo, wiadomo. To D1, czy tak samo z ciną cukrową. To tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7, widzę rzeczy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jest 15 produkcji, jakoś około mamy. Mało faktycznie. Na logikę, no to może być więcej, naprawdę, może być więcej, jakbyśmy tu patrzyli sobie, no to wiadomo. Jeszcze mamy miód, ale miód zobaczyliśmy, dobra, zaczynamy. Więc tak, postawmy tą już naszą nową rzecz, ostatnią, wiesz, bym powiedział, bo nasze olejarnie mamy jeszcze do zrobienia, ale olejarnie to zrobimy już kiedy indziej, wiadomo. No i postawimy tę fabrykę płatków zbożowych. Ona będzie stała gdzieś, no... Na pewno wiadomo, gdzie będzie stała, to wiadomo, że będzie stała gdzieś, no, w tym miejscu na mapie, no, zobaczcie. Taka samota to sobie będzie stała, o. No, jak to wygląda z tyłu, no, to trochę miejsca nam zostanie, wiadomo. Zadę nam się mocno nie podniósł, tak szczerze, no, tutaj na pewno nie będę podjeżdżał, więc wiadomo. No. I to jest na logikę, co potrzebujemy tam. No. Wypadki też będą mi w sumie mega siekać, ale wiadomo, wiadomo, będzie na pewno w paletach, no i będzie tam pisało coś tam, nie? Tak. Potrzebujemy, tak. Miód. Mnie się nie skojarzyłem tej emotki miód. Rodzynki, owiec i kukurydzę. A już to jest pszenica, to myślałem, że to jest, aha. Bo potrzebujemy dwa owiece i to tyle. Okej, czyli niełatwa rzecz podobno będzie. Miód potrzebujemy. Okej. Płatki zbożowe. Więc co, zaczynam się do roboty. No na pewno w jednym odcinku tego nie zrobimy, wiadomo. Więc zaczynamy od miodu. Miód na pewno mamy. Postawimy tam sobie. Mamy tyle takich rzeczy. Tutaj jeszcze postawimy jakiś supermarket, będziemy tutaj stawiać, wiadomo. Po co powiecie? Powiem wam tak. Jedno pole wam wystarczy na wszystkie postawienie produktywnych rzeczy. Naprawdę wam na pewno mam wystarczy, więc... No. Więc lecimy po miód. Zobaczymy. No też szkoda to też inne rzeczy zorganizować, ale wiadomo, no tym się zajmiemy, wiadomo, no już dwa odcinki albo poświęcimy. No bo trochę rzeczy potrzebujemy, tak? Więc wiadomo. I tu mamy nasz kochany miód. Okej, no tam też jest takie przypomnę. Wszystkie miód nie wezmę chyba, wiecie. Weźmy na około... To teraz wypada, to jest naprawdę dupy to jest to. Zbagowane są te rzeczy, naprawdę, uwierzcie mi. Powolutku. Tu na hama jedziemy, od razu na pałę jedziemy. Pierdziele to. No, tylko czekaj teraz ile potrzebujemy palet potrzebujemy. To jest najbardziej istotne. Więc wiadomo, no potrzebujemy tam kilka palet. No ja na palet no to nie wiem ile ma. Dobra, staw. Powolutku, żeby nam to się nie wysypało. O, wysypuje się. A, potrzebujemy tak, paleta jedną ma 400 litrów, można by tak powiedzieć. Dobra. Ale wiadomo, nie potrzebujemy tego zbyt dużo. No wiadomo, no ciekawe ile tam będzie w jednym jakby płatce, no nie? No trochę tego miodu potrzebujemy, no 1000 litrów spróbujemy. Będziemy dać wszystko po 1000 litrów, tak w granicach, wiadomo. Czyli 400 litrów. Na pewno mamy 3 palety, na pewno mamy 3 palety.
Na pewno jeszcze mam owiec, co z tamtego pola to zbieraliśmy, to koniec była, nie wiem, czy to był owiec, ale to chyba był owiec, mi się tak wydaje. No zaraz to zobaczymy. Zaraz to zobaczymy. No wiadomo. O kurde. W ogóle to się zdziwiłem, że do ciasta nie potrzebujemy nic innego, tylko potrzebujemy na przykład, nie potrzebujemy miodu. To też było dziwne, jak zobaczyłem to, ale... Na tym roku tak zmienili kury, że one mogą biegać, na przykład coś tam, na przykład coś kosić, nie wiem, a nie, to też są nowe na pewno. Ale wiadomo. Więc tego potrzebujemy 3 palet miodu właśnie. No oko, że nie wiemy tyle na pojedynej jamcy, nie ma, jakby tu wziąć, wiadomo. No ma, lecimy. Nie wiem, czy to mi spadnie, czy mi nie spadnie, ale wiadomo. Jedziemy na hamówę, lecimy. 6 minut odcinka już minęło, ja pierdzielę. No to będzie okazać, że nie dowiemy się, jak wyglądają płatki, ale... Wow! Panienko, kurde, ty jedziesz, o. Błagam, zniknij, dziękuję. Dobra. Zaczynamy, lecimy dalej. Ile to mam już? 800 litrów, no dobra, wystarczy. Myślę, że jeszcze jedną paletę, 1000 litrów na każdemu. Jeżeli nie wystarczy, to wiadomo, będziemy tu zajmować jeszcze więcej. No wiadomo, z każdego pola będziemy mieli po więcej litrów, więc wiadomo. No nie, no 3 odcinki z tego potrzebujemy, wiadomo, no. A potem zajmiemy się olejarnią. No i że biega z domem, jak mi się tam uda jakiś pranie znać, jak to się robi, wiadomo, no. Ja tam chciałem wszystko wysypać, ale nie mogłem. Nie miałem jak po prostu tego wysypać, więc wiadomo. Dobra. No też on nie zabraknie tak czy siak, więc wiadomo. No. Więc też nie wiem, o co chodziło z drugą częścią, to już wam wytłumaczę. Druga część będzie polegała na tym, że nie wiem, czy to nie inny wtedy odcinek z serii, czy jakby to zrobić. Ale druga część będzie polega na tym, o. Ej, spadnij. Hello. Ja jeszcze tutaj lewituję bez kitu. O. Druga część będzie polega na tym, że będziemy robić różne... Okej, okay. Nie mam pytań. No. Druga część będzie polega na tym, że po prostu będziemy robić eksperymenty. Różne eksperymenty będziemy robić, na które będziemy troszeczkę poświęcać czasu, więc nie wiadomo, ile będą... Pierdzia, to się utrzymuje. Nie mam pytań. No. I druga część będzie polega na tym, że po prostu będziemy to wszystko testować. Będziemy wszystko produkować. Czyli będziemy zajmować się na początku tym, co robiliśmy na początku. Czyli na początku zajmowaliśmy się na przykład piekarnią, na przykład, tak? No to tak będziemy robić właśnie teraz, na początku. Chyba, że będziemy to robić tak, że po prostu będziemy wybierać już dobrze i będziemy to potem sprzedawać. No i za ileś tam palet zobaczymy, ile dostaniemy hajsu. No, te wszystkie palety, które teraz na to mamy, to też sprzedamy, nie? Więc no. Jeszcze to sobie troszeczkę pociągnę, bo trochę mamy palet, nie? Więc teraz to wyprodukowaliśmy do testowania, jak to wygląda, to... Ach, jak to wszystko będzie wyglądało, to wiadomo. Wtedy to sprawdzimy i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Więc nic poza tym. Nie wiem, czy to też to na live też to widzę, zrobię, ale po prostu na live spróbuję to skosić, żeby to na odcinku było inaczej. Ale to niedzielę mam też kanał na Twitchu, więc... No. Zajebiście to się utrzymuje, naprawdę. Więc no. On musiał się jeszcze zatrzymać w tym miejscu, wypsypać się, naprawdę. No, no to popchniemy i będzie gituwa. No i gituba. No, teraz bierzemy przyczepkę jakąkolwiek. Mamy na około 1000 litrów. No, powiedzmy, że mamy. Dobra. Więc co? Zajmiemy się teraz tak. Potrzebujemy jeszcze no, rodzynek. Kurde, rodzynek też mam chyba rodzynek, nie? Aba. Rodzynki to rodzynki, jeszcze się to znajdzie. No, weźmy te rodzynki jeszcze, co? Tutaj gdzieś mam przyczepę, mam przyczepę, dokładnie tak. Zbierzemy. No, tak samo będzie się wyglądał w paletach, to wiadomo, nie?
ale będą w sumie droższą produkcją. To tak, to zajmijcie się na początek produkcją, żecie coś dobrze zarobić. Po ubrania są najinteligentniejsze. Po 32 tysiące najdroższe są ubrania po prostu. Wiecie, o co chodzi. Więc no. W jakimś tam miesiącu ubrania kosztują najwięcej tylko 32 tysiące. Sprzedawacie wszystkie w jednym miesiącu, tyle je wyprodukujecie. No pewnie na pewno jest warto, 32 tysiące na pewno jest warto, więc na pewno opłaca wam się takie coś zrobić. No nie, zresztą zaraz wam to pokażę, jak ktoś by nie wiedział. Cennik, macie tutaj, zawsze tutaj macie cenniki, no i olej słonecznikowy, na przykład jest wart 5 tysięcy. No a sam oliwki, oliwa z oliwek to 6 tysięcy za 1000 litrów. No jest tutaj ogromne, tak. Na internetu pomidory 1000 są warte i ja. Ale i jaja. No zobaczcie, no 6 tysięcy meble na przykład. No opłaca wam się to widzę sprzedawać, na pewno wam się opłaca. No. Dlatego nie zrobię tak szybko, ale chyba nieważne. Lecimy. To nasz kombajn. Gdzie nasz kombajn jest? To jest najinteligentniejsze. Bo wiem, gdzieś mam kombajn, tylko nie wiem gdzie, chyba tam mam kombajn. Tak, mam tam kombajn, widzę. Mam, że tu mam owiec, błagam, że tu jest owiec, błagam. Błagam, że tu jest owiec, proszę. Nie mam tego, a nie, ja wiem gdzie mam owiec, chyba wiecie. Po to zostawiam przyczepę. Ja mam chyba w tej drugiej przyczepie mam chyba, wiecie? Chodźmy sprawdzić. W ogóle naprawdę taki fajny błąd, że zawsze pisała mapa, widziałem, jak ktoś nie oglądał takiego Jana Zbędnego, trochę popierdzielone dla youtuber, ale no, poprawili to, że nie jest nazwana ta mapa. Zawsze była nazwana ta, zmienili to i ja. Nie zauważyłem tego, przysięgam, nie zauważyłem. No. Przecież jest mi smutno tej serii, bo wiadomo, no ona niedługo się też zakończy. Wiadomo. No i tu jest chyba owiec z tego co widzę. No bo wiadomo, no nic nie zobaczę, wiadomo, może niedługo coś dadzą fajnego twórcy. No to jest owiec, no słuchajcie, tak, to jest owiec, dobrze mówiłem. My owiec, 3000 litrów, nie dużo. No ale kurde, no wszystko wyprodukowaliśmy. Mało wiecie, nie wiecie co jeszcze bym chciał w tym farmingu? Jeszcze na przykład jakiś sad, jeszcze jabłoń na przykład bym jeszcze chciał. Co tam jeszcze można wyprodukować? Takie typowe potrawy jak te, no wiadomo, żelki na przykład. Ej, to byłoby jeszcze kozackie, naprawdę. Ale w sumie tak serwery pewnie by lagowały, jakbyśmy tyle budynków mieli, że no wiadomo, no teraz one nam nie serwują, ale to też tak mogli dodać jeszcze tak wiadomo. Na przykład ser biały, no też to byłoby spoko na pewno. Na pewno ser biały, no wiadomo, no. A, tu jest moja ta. No to ja dobrze nie wiem. No bo to jeszcze ser biały powinien być, no to, no byłoby fajne, na pewno. To nie jest owiec? No wiedziałem, że to jest owiec. Myślałem, że to nie jest owiec, bo tak musiałem dziwnie podjeżdżać. Ty widzieliście to, widzicie to? O, ponad stoję w domu, ja pierdziele. Dobra, mamy owiec. I co tam jeszcze? Ta z rodzynki. Ile mam tam, bez mam trochę tam palę, bez hitu. Najciekawsze tu widzę, wiem, że jest to, że na przykład, no jednak no, to są fajnie wyglądają. Tu są winogrona. Ale fajnie byłyby jeszcze pomarańcze były, to też byłoby spoko. Żelki też byłyby widziały spoko, nie? Albo chipsy, no kurde, chipsy na przykład, bo wiadomo, są ziemniaki widzowie. To chociaż mogliby dodać chociaż chipsy ziemniaczane powinni chociaż dodać. No to byłoby spoko, naprawdę. Znaczy byłyby tylko same ziemniaki, nie wiadomo, no po ziemniaków nic nie można zrobić w farminga, a to byłoby fajne, bo ziemniaki są w grze, więc. No. A i na pewno to mam rocznie 1000 litrów, ja pierdziel, ale fart. No i gituwa. Co ten jeszcze tam zostanie, o. Zostanie nam jeszcze chyba kukurydza na zostanie na pewno. O.
No ja przepcham to tam i jela widzę, zobaczcie. Ja, jaki darmowy przejazd. No tak, bo ty możesz też transportować rzeczy bez kitu. No. Ale tak szczerze, to co my jeszcze potrzebujemy? No chyba to wszystko potrzebujemy, oprócz jeszcze kukurydzy. No to jeszcze kukurydzę sobie skąd wymyśleć, ale no... Jak mówię, no... Może na jakimś polu mam kukurydzę, tylko wątpię, czy coś takiego mam. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda, łańcuch produkcji. Tak, potrzebujemy tylko jeszcze kukurydzy. Ostatniej rzeczy potrzebujemy tylko kukurydzy, więc... No. Zakończymy ten dzisiejszy odcinek, nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić, ale wiadomo... straciłem tych rotynek, nie wiem czemu, ale dobra, nieważne. Widzimy się widzowie w kolejnym odcinku z Farminga. Do zobaczenia.